Ile to trzeba się natrudzić, żeby film fajny skręcić, nie? O kurwa, tak daleko poszedłem. Naprawdę. Idę. Znowu jestem ja. Ja też jestem. A kurde, patrz na tych dwóch, zwykleć po blasie, kuźwa, co? Jesteśmy w lesie. Kolejna nasza wycieczka. Witamy się z wami szybko. Sorry, że tak tańczymy. Dobra, jedziemy. Bo komary nas gryzą. Nara. Yeah. Co było? Coś... Chyba znowu torba zaczepiła o szprychę. O Jezu, to niedobrze. No niedobrze, no. Krzaku dzisiaj nie walczy ze swoimi małymi woreczkami. Założył solidny, gruby wór z Ortliba. Zobaczymy, jak się sprawi, czy się nie przetrze. Bo tamte, kurde, to... A jedziemy dzisiaj w lasy, gdzie ma być sporo piachu, sporo szuterku. Zobaczymy w praniu, jak się ta torba sprawi. Znowu padać zaczyna. Ale jazda. Słoneczny dzień miał być dziś. Której pogodynce wierzyć? Wszystkie, co mam, to skłamały. A mam ich 4, zawsze średnio wyciągam. No i niestety. Ogólnie te nasze jazdy, to w tej chwili to wszystko polega na rozpoznanie bojem. Co się nadaje, jak się nadaje, jak się spakować, gdzie co zapakować. A później, jak już wszystko sobie obadamy, będziemy w miarę pewni, że nas sprzęt nie zawiedzie w drodze, będziemy z niego korzystać. To wszystko przygotowanie pod naszą główną tegoroczną przygodą i wyjazdem do Zakopca, a właściwie powrotem z Zakopca do Białegostoku. Więc trzeba przygotować, czyli jeszcze nigdy takiej eskapady nie robiliśmy. Też dla nas nowość. Jak właściwie cały sezon tegoroczny. Nowe rowery, wszystko nowe. Ale za to jest przyjemnie. Niesamowicie. Każda wycieczka daje odpowiedź na jakieś pytanie. Co warto, czego nie warto. Co by się przydało. Piękna droga. Pełna korzeni. Ale jakoś specjalnie wrażenia na tych naszych oponkach. Krzaku to w ogóle nic nie czuje. Na tych swoich czupakabrach. Ja czuję. Ja przyjemność. A mówi, że czuję. Nawet słyszę. Podsłuchuje mnie. No kurde. No nikt nie ma chwili intymności. Wow. O! Tak się zapatrzy, że mało nie wjechał, kurde. W paprotki. Szukam kwiatu paproci. Po prostu. Ty jedź, nie rozglądaj się. Nie, ja patrzę, gdzie my mamy skręcić, w lewo. A coś krzyczy? Nie. Się zamknął w ogóle. Wczoraj jeździliśmy bez nawigacji, więc garmin nam nie dokuczał. Dzisiaj pewnie będzie inaczej. Garmin ma oddzielne życie. Zwłaszcza nasz. No dobra. Ale tędy nie jechałem jeszcze. O, fajnie pod górkę się zapowiada. Gdzieś dojedziemy. Nawet błotko jest, no widzisz, panie. Jak nie jechaliśmy, popatrz. A tak, jechać, sorry, no. Tak. Po prostu jechaliśmy, jak nie było trawy i było tu, wszystko. Tak, inne okoliczności przyrody były. Tak jest. No po prostu bajka. Takie przejażdżki. To my uwielbiamy. Oho. Fajnie się zaczyna. Okay. Twardo. Groźnie wyglądało. Tak jak wczoraj. Cały jestem w pajęczynie.
Komary przestały gryźć. Nie nadążają za nami. Całe szczęście. Te mini drony mają słaby zasięg i prędkość. To tak na początek dnia. Trochę singielków, trochę sru. No po prostu bajka, pięknie, naprawdę. I to, co kochamy najbardziej. No. Jaha. I piaseczek. Kochamy piaski. I będziemy jechać teraz wzdłuż rzeki Suplasz. Taki zachwycony jest, że mało, kurde, wypadku nie spowodował na polnej drodze. To dopiero był. Słuchaj, wypadek to by było, jakbym się zderzył czołowo z traktorem. Miałem traktor firmy Smart, ale potrącił mnie rowerzysta. Chupacabra mnie przejechał. I zobaczcie, i znowu nam się ryj śmieje. Ajajajajaj. Za szubarami. Nie, bo to jeszcze kawałeczek jest. No, jeszcze, jeszcze jeden zakręt. I będzie widać. O, ale zobaczcie, jakie piękne widoki. Jedziemy cały czas wzdłuż i z nurtem rzeki Suplasz. Ptactwo jak zwykle świergoli coś tam do nas. No przecież nie można po normalnej drodze, po normalnym moście, trzeba uatrakcyjnić przejazd. O kuźwa, zapomniałem, że on taki ciężki, ale idę. Jeszcze nie widziałem tutaj żadnego gościa na rowerze, który by przejechał tędy. Damy radę chyba. No jak tu nie chodzić na siłownię? Mieliśmy tylko jeść. Będzie doskonale. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze muszę Jacka nauczyć tego, że żeby on myślał o kadrowaniu. Bo już o włączaniu kamery to on myśli. Teraz myślałem tylko, żeby przejść i nie spaść do wody. A on nie tu o kadrowaniu jeszcze. Okej. Okay. Try to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for something. Mamy w lewika. Jak nigdy, panie. Okej. Okay. Zawsze dzisiaj w prawo. Clyde ma wolne. Ha. Poszedł Harley'e czyścić. Ale szyszek. Wszystkie mają. Hej, a co to? Sysunia, ja nie mogę, nie był w gębie. Jakby komarów nie było. Zatrzymaj się. Aha, okej, okay, rozumiem. Na pewno ci odwiedzą. Dobra, nie będę sprawdzał. Ja pierdzielę. Jacku mówi, niezła góra dla niego. Wrzucił jeden do jednego. Patrzcie, jak poszedł. Co
bajka. Jak on to robi, ty? Jeszcze nas tu nie było. Nie. Zdecydowanie nie. Okay. Ale piękne zjajeczko. Dupcia do tyłu i poszedł. Krzaku poszedł. Kurde. Maja. Cukroweczkę. Wiecie co? I to najbardziej kocham w tych naszych przejażdżkach. Jakieś kurde drzewo mi się położyło na drodze. Przejedź. Przejechałem. Nawet nie poczułem. Ale krzaku, kurde, popierdzieli. No wiecie co? No taki piach, że po prostu masakra. Ale właśnie to jest to. To, co cały czas mówimy. My zamieniliśmy rowery, żeby jechać, a nie chodzić. Piach taki głęboki, że miejscami, pedałami dotykałem podłoża. Nie, no trzeba popracować jak najbardziej, ale nie idziesz na piechotę. Ale jadymy. Daje się we znaki. Powiem, no nie trzeba kilometrów 200 zrobić. Wystarczy 20 w takim terenie. A Jacku popierdzielił. Zobaczcie. Przeczołgo. Będzie się znowu krzaku. O matko. Aż mi się niedobrze robi. I pod górę jedzie. Zobaczcie. Cały czas jedzie. Męka. Ale poszedł. Na górce będzie super. Już końcówka. Macham się, macham, ale kręcę cały czas. Słuchaj, najważniejsze. To nie jest, że się prowadzi. Chociaż tam był taki moment, że myślałem, że skonam. No. A ty żeś, kurde, jeszcze dał po garach. Słuchajcie. 30 z przodu, 50 z tyłu. I daję radę. Nudny, piękny shooter dla gravelowców. Pod górkę. Wszystkich pod górkę. Prawie 3 km prosty. 30. 32. O, 33. Eka nigda. 35,5. Proszę, da się? A gdzie opony toczenia? 41,7. 43. 43,5. Można? I pod górę patrzcie. I znowu rekord prędkości dzisiaj pobiliśmy. To znaczy? 44,4. Panie! Graveloza, piękna sprawa. Ale na wycieczki jednak nastawiałbym się na wygody i szeroką opon.
I tak trochę asfaltu, 3 km i dojechaliśmy do rezerwatu. Kierunek zwiedzania. Dobra, dawaj. Już nie, bo to się nie zmieszczy. Krzemiana. Kopalnia krzemienia. Kopalnia krzemienia. Była tutaj. Odkryte zostały dopiero w 1991 roku. Wyobrażasz sobie? Przez leśnika Romana Pruskiego. Badania? 3000 lat temu. Panie! To jeszcze, kurde... 300 kopalń. Jezusa nie było i... A tu już... Rzymianie nawet nie wiedzieli, że tutaj coś takiego jest. Dokładnie. A komary tu były pewnie, kurde, jak słonie. Krzemień wydobywano tu dwoma sposobami. Pierwszy z nich, bardziej powszechny, był drążenie dość głębokich, do 4 metrów szybów jamowych. A, to dlatego niby nie widać, bo to szyby były gdzieś. No. Okej. W kierunku. Przetrwały do naszych czasów w niemal nienaruszonym stanie. Wyobrażasz sobie? Dlaczego to nie jest na przykład oznaczone, jakoś, tak? Oznaczone, pokazać. Nawet z przewodnikiem wejść, kurka wodna. Przecież tu ludzie by tabunami przychodzili zobaczyć, jak się kiedyś krzemień wydobył. 3000 lat temu. Jacku poszedł na zwiad, zobaczyć, co tam się dzieje. Wiem, że i tak nic nie zobaczy, bo tam nic nie widać. Po prostu to są wzgórza, ale nie ma żadnych oznakowań, gdzie to było. Komary latają takie. I to w kaskach, bo próbujesz zabić, a one latają dalej. Zajebiście to wygląda. Ty. Ogólnie patrzę, że kierunek zwiedzania to jest w tamtą stronę. Ale tam też możemy iść. Trzeba troszkę ponosić rower. O, dup. Uda się? Czekaj, pomogę ci. O, bo tutaj takie te są. Chodziny, żeby nie skrzywdzić się. O. Właśnie o tym mówię. Zobacz. Już idę. Czekaj. Mam. Masz. Ja to z krzaki mam dobrze. O. A kto mnie, kurwa, przyniesie przez to? Przejdziesz. I to zobaczcie, to jest poświęcenie. Bączka walną na glebę. Czy jeszcze w tą pokrzywę. Żeby Staśka, kurde, tu przenieść. No Stasiek. Stasiek sam nie przeleje. To jest po prostu mistrzostwo świata. Grunt miodownikowy. Drzewostan składa się głównie z sosen, świerku i dębu oraz niewielkiej namieszki brzozy. Kolarstwo przełajowe. Tak jest. Za ciasno trochę. O, krzaku musi się dobrze schylić. O, panie pleców. O, kurwa.
O! Na pieszą wycieczkę, no to naprawdę trzeba być zaprawionym. No to ładne parę metrów jest do przejścia. Źródliska, ale wody mało. Pięknie też to wygląda. Jackowi się spodobało. I nie może się doczekać, aż to wszystko wyremontują i przyjedziemy tu jeszcze raz. Charakterystyczne miejsce śpiewu. Proszę bardzo, każdy śpiewa o innej godzinie. I jeszcze, gdzie śpiewają? No. Na którym drzewie? Czy w locie, czy nie w locie? Proszę bardzo, panie, to jest skarbnica wiedzy. Nie zobaczyliśmy wszystkiego, co chcieliśmy. Ale już nawet sam przejazd do tych kładek, no miejscówki są urocze. Ktoś, kto lubi takie klimaty, po prostu bajka. Piękna, piękna sprawa. Warto się pomęczyć. Zobacz, już tu. Nie no, baja, ale tędy jechaliśmy, wiesz? No tak, no. O tu wjeżdżaliśmy. Dokładnie. Znaczy ogólnie powiem wam, nie wybierajcie się tutaj, bo kładki są za... Znaczy rozebrane, bo tak, nie ma ich. Nie ma. Kładki są, ale ich nie ma. Nie ma. Są zdjęte, rzucone na bok, na gromadę, na kupę. Czekają, aż zgniją. Nikt nic nie robi. Bo to są, co, jeżeli to ma być atrakcja, a może być atrakcją, ale to takie rzeczy się robi raz i dziękuję, do widzenia, jedziemy dalej, panowie. Czynne, zapraszamy. Zdążymy, dawaj! I Szyszunia! Aż mnie podrzucił, widziałeś? Widziałem. No dobra, chwila prawdy. Czy bar jest otwarty? Dzień dobry. Dobrze. Coś do jedzenia dostaniemy. Tak. Super. A gdzie króliczki mieliście takie fajne? Co? Okej. Klatkę. I będziemy jamniać placek po węgiersku. No i tak po obiadku jedziemy dalej. Ledwo co wsiedli, a już trzeba podeczkę strzelić. Ale powiem ci... Ale fajna. No, pikna. I'm a rolling stone, bound to roam. Come the morning, or I'll be gone. Train, there she comes. Won't you get on? Won't you get on?
jakaś mała taka chmurka zaciągnęła i nagle polało. Przyjdzie, popada i pójdzie dalej. Falling leaves like the breeze, won't you blow on? Take a sip, I'ma pack my grip. One more trip. Thank you.